Cześć! Lubicie robić selfie? Ja tak sobie, ale czasem nie ma wyjścia. Chcemy mieć zdjęcie na tle czegoś fajnego, a jesteśmy sami. I po prostu przedni aparat często ratuje wtedy sytuację. A jaki jest przedni aparat w Oppo Reno 2? Już wam mówię. Przedni aparat w Oppo Reno 2 jest chowany na wysuwanej z górnej części obudowy płetwie. Charakterystyczny element telefonu, ale dzięki temu, pomimo tego, że smartfon ma bezramkowy wyświetlacz, udało się obok aparatu zmieścić jeszcze diodę doświetlającą. A sam aparat ma 16 megapikseli i przysłonę 2.0. Jakie robi zdjęcia? Generalnie z jakości selfików generowanych przez Oppo Reno 2 jestem zadowolony. Aparat nie ma żadnych poważnych niedociągnięć, zdjęcia wychodzą po prostu bardzo fajne, nawet te wykonywane po zmroku w pomieszczeniach czy w nocy. W tle widzicie kilka przykładowych ujęć, więc sami możecie ocenić, jak to wygląda. Parę słów o diodzie doświetlającej. Dioda świeci dość silnym światłem, ale jest to światło o kolorystyce dobranej tak, abyśmy na zdjęciu wychodzili jak najbardziej naturalnie. Nie jest to takie niebieskawo-fioletowe światło, jakie generują diody spotykane czasem w tańszych smartfonach. Tutaj to światło jest białe, ale w takiej nieco cieplejszej tonacji, dzięki czemu nasza skóra nie ma na zdjęciach sinawego odcienia, tylko zdecydowanie bardziej naturalny, choć oczywiście widać, że jest to doświetlenie dodatkowe, doświetlenie sztuczne. Poza przyzwoitą jakością selfiaków, aparat oferuje również upiększanie. Upiększanie można stosować na wiele różnych sposobów. Mamy tutaj bardzo rozbudowaną regulację tego upiększania, podzieloną tematycznie. Osobno możemy sobie zmienić kształt oczu, osobno możemy skorygować odcień skóry czy kształt nosa. Podoba mi się to, że to upiększanie działa dość naturalnie. Jak się mocno wpatrzymy, to widać, że tam jakaś elektronika ingerowała trochę w nasz wygląd, ale w ogólnym odbiorze wychodzimy jednak całkiem naturalnie, nie wyglądamy jak ufoludek. To upiększanie w odróżnieniu od wielu innych nie zrobi z nas ufoluda. No niestety nie jestem piękną dziewczyną, więc może na mojej twarzy tego efektu aż tak bardzo nie widać, ale wierzcie mi, wychodzi całkiem naturalnie. A osoba na zdjęciu to nadal my. Oczywiście przy niektórych twarzach to już tylko niestety chirurg plastyczny pomoże. Niemniej to upiększanie, które zaimplementowało Oppo, jest całkiem fajne. Przedni aparat ma jeszcze jedną tajemnicę. Może rozmywać tło. Tak, może jednym obiektywem, wcale nie musi być dodatkowego obiektywu, by udało się całkiem przyzwoicie rozmyć tło. Aparat dobrze sobie radzi z wycinaniem pierwszoplanowej postaci z tła. To rozmywanie, które tutaj mamy, jest generowane cyfrowo, ale wychodzi całkiem dobrze. Zresztą widzicie to w tle, także myślę, że jest to całkiem fajny element wyposażenia tego aparatu. W trakcie tego filmu widzieliście selfiaki wykonane przeze mnie Oppo Reno 2, więc chyba nie muszę już nic więcej dodawać. Sami widzicie, że te zdjęcia są naprawdę w porządku. Myślę, że to wszystko na temat selfie. W kolejnym odcinku pokażę wam jeszcze zaawansowaną stabilizację wideo. Do zobaczenia, cześć!